Odnawialne źródła energii. Ochrona środowiska. Nowe technologie. Zmiany klimatu. Zapraszamy na podcast Rozeznanie. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Rozeznanie. Jest to podcast portalu świat.oze.pl. Ja nazywam się Maciej Bartusik. Moim gościem jest Michał Hetmański z Fundacji Instrat. Witam Cię, Michale. Cześć, witam wszystkich przed słuchawkami i radioodbiornikami. Michale, zaprosiłem Cię tutaj z wielu powodów, ale taki, myślę, powód, który jest gdzieś tam na szczycie tego wszystkiego, tym powodem jest to, wobec czego stoimy w Polsce. My nagrywamy ten podcast w czwartek, 9 listopada. Prawdopodobnie ukaże się on już w przyszłym tygodniu, kiedy będzie po pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu. To planowane jest na 13 listopada, także jesteśmy w trakcie wielkich przemian. Zapowiada się, że na najwyższych szczeblach władzy dojdzie do małego przetasowania i wobec tego przetasowania warto porozmawiać o energetyce i klimacie, a w zasadzie to o tym, jak w Polsce energetyką i klimatem zarządzać. No właśnie, jak to wygląda teraz? Najbliższe lata to dla Polski transformacja energetyczna, transformacja klimatyczna. Wy w Fundacji Instrat chcecie, żeby one przebiegały jak najlepiej, jak najsprawniej. Jaka jest w tym kontekście misja Fundacji Instrat? Dzięki bardzo za to pytanie. Naszą misją jest zasilanie polityk publicznych, ale też opinii publicznej otwartymi danymi i badaniami. Wierzymy, że właśnie jednym z głównych problemów i wyzwań w transformacji energetycznej jest to, że jesteśmy do niej często nieprzygotowani i to nasze zaplanowanie tej transformacji było taką kulą u nogi. Było to duże wyzwanie nie tylko dla instytucji rządowych, ale też dla sektora prywatnego. Dlatego wychodzimy z założenia, że te dane, analizy, raporty muszą być nie tylko po prostu ładnie opracowane i zwizualizowane, ale zrozumienie tych danych, dobry ich monitoring musi się odbywać nie tylko na poziomie takich organizacji pozarządowych, think tanków jak nasz, ale również instytucji rządowych. Dlatego też ostatnio powołaliśmy taki pomysł i opublikowaliśmy raport z postulatem powołania Polskiej Agencji Transformacji Energetyczno-Klimatycznej w nawiązaniu zresztą do postulatu Koalicji Obywatelskiej z kampanii wyborczej i wierzymy, że tego typu praca analityczna potrafi się całkiem nieźle opłacać i przynosi oszczędności, a nie koszty. No właśnie, Michale, do agencji jeszcze przejdziemy za chwilę, ponieważ to jest agencja, ten postulat, ten raport, ta koncepcja, której zresztą jesteś głównym autorem, to jest to, jak w Polsce transformacja energetyczna i transformacja klimatyczna powinny wyglądać, jak mogłyby wyglądać, jak osobiście twierdząc, mam nadzieję, że będą wyglądać. Natomiast jak jest teraz? Jak to wygląda teraz i jak to wyglądało przez ostatnią kadencję, dwie Sejmu? Czy w ogóle musimy coś zmieniać? Krótko o tym, gdzie stoimy w transformacji energetycznej. Przez ostatnie 8 lat udział węgla w miksie energetycznym spadł z ponad 85% do ostatnio nawet 60%. Więc mówimy o najszybszej dekarbonizacji w historii Polski. Może wydawać się to paradoks w kontekście zapowiedzi rządu o utrzymaniu roli węgla, ale logika rynku energii jest nieubłagana. Odnawialne źródła energii, a wkrótce również i gaz, będą wypierać węgiel z miksu. Więc musimy się na ten proces przygotować i jak też widzieliśmy przez ostatnie lata, bardzo często instytucje rządowe niedoszacowały właśnie ten rozwój odnawialnych źródeł energii, gdzie rynek... Przepraszam Cię, Michale, ale ta dekarbonizacja, o której mówisz, taka bardzo gwałtowna, to jest spadek 20 punktów procentowych w ile lat konkretnie? W 8 lat. Podczas 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy zaczynaliśmy od około 85% udziału węgla łącznie kamiennego i brunatnego w miksie energetycznym, a dalej dzięki wchodzeniu odnawialnych źródeł energii do miksu, ale też i poprawę efektywności energetycznej, czy recesji w ostatnim czasie, udział węgla spadł do około 60%. Według naszych scenariuszy rozwoju rynku energii, ale również programu Koalicji Obywatelskiej, udział OZE może wzrosnąć nawet do blisko 70%, a tym samym udział węgla spaść do około zaledwie kilkunastu.
Ja się zastanawiam w tym kontekście, z czego wynika ten spadek. Czy to jest efekt tylko jakiejś takiej rynkowej ofensywy OZE, czy polityki Zjednoczonej Prawicy? Gdzie tutaj jest źródło takiej gwałtownej dekarbonizacji? To była cicha rewolucja. Mimo zablokowania rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie poprzez trzymanie przez tyle lat zasady 10H, był bardzo dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii fotowoltaiki, nie tylko tej dachowej w ramach programu Mój Prąd, ale też i gruntowej. Więc rząd nie potrafił do tej pory się zdecydować i jednoznacznie powiedzieć, będziemy transformować energetykę i dopuszczać nowych, rozproszonych inwestorów do udziału w rynku, ale również spółki Skarbu Państwa chciały budować OZE. No i dlatego trwanie w tym rozkroku się nie udało. Mam tutaj nadzieję, że w ramach nowego rządu jednak dojdzie do takiej centralizacji tego procesu planowania i będziemy odważnie planować i monitorować tempo wdrażania odnawialnych źródeł energii do miksu, bo nie mamy po prostu alternatywy. Stare bloki węglowe nie są już na tyle wydajne, a rośnie zapotrzebowanie na energię, więc żeby nie zastępować bloków węglowych tylko elektrowniami gazowymi, musimy czym prędzej budować odnawialne źródła energii. Więc można powiedzieć, że to jest taka cicha rewolucja, ale trochę rewolucja, która dzieje się sama i nad którą rząd nie ma do końca kontroli, można tak powiedzieć? Rzeczywiście zgodzę się tutaj częściowo z tym, co mówisz, czyli to jest cicha rewolucja w rozumieniu rynek o tym wiedział, ale rząd wypierał istnienie tych inwestycji i programów inwestycyjnych. Dlatego ważne jest, żeby tutaj nowi decydenci dużo bardziej odważnie i ambitnie podeszli do tego procesu planowania i nie byli zaskakiwani z kwartału na kwartał, z roku na rok tymi inwestycjami, ale przede wszystkim dobrze je antycypowali i umożliwiali za pomocą reform w zakresie planowania przestrzennego, podłączania do sieci, wchodzenie odnawialnych źródeł energii do miksu, do rynku, na rynek energii, tak żeby odbyło się to w sposób harmonijny i zaplanowany. No właśnie, ktoś mógłby spytać, skoro to się dzieje samo, to po co tu jakakolwiek kontrola rządu? Niech ten procent udziału OZE w produkcji energii wzrasta, niech węgiel maleje, niech to się dzieje samo. Czy nie może być po prostu tak? Energetyka jest obok bankowości, finansów, telekomów jednak sektorem regulowanym, bo mówimy tutaj jednak o pewnych monopolach na rynku energii oraz też bardzo nietypowej sytuacji na rynku energetycznym względem pozostałych. Dlatego to jest i pozostanie rynek regulowany, ale rola prywatnych inwestorów antycypujących te regulacje państwowe, a niekoniecznie tylko spółek Skarbu Państwa, będzie ewidentnie rosnąć, dlatego państwo musi być tutaj bardzo jasnym również nawigatorem i decydentem w procesie transformacji energetycznej, ale bez prywatnego kapitału te inwestycje się nie zadzieją. Ten prywatny kapitał zresztą, to już ostatnie zdanie z mojej strony, bardzo potrzebuje tych regulacji oraz też interwencji państwowych po to, żeby zabezpieczyć stopę zwrotu ze swoich inwestycji. Dzisiaj na przykład na rynku hurtowym energii elektrycznej nowy magazyn energii nie uzbiera tyle, potrzebuje nie tylko rynku mocy, czyli de facto państwowego subsydium, ale też rynków elastyczności. Dlatego potrzebujemy tutaj sprawnej, umiejętnej interwencji państwowej, odpowiadającej na oczekiwania nie tylko wytwórców, ale też i konsumentów. Co to oznacza dla zwykłego Kowalskiego? Weźmy sobie pana Jana Kowalskiego, który budzi się rano, chce zrobić kawę. Czy jeżeli będzie to wyglądało dalej tak, jak wyglądało przez ostatnie 8 lat, czysto teoretycznie, załóżmy, nie wiem, Zjednoczona Prawica, jednak udałoby się jej utworzyć rząd i kontynuowałaby ten taki troszeczkę rozgardiasz energetyczny, o którym mówisz, rozgardiasz w kontekście tej administracji, czysto teoretycznie tutaj mówię, kontynuowałaby go tak, jak miał on miejsce przez ostatnie 8 lat. No to nie wiem, mijają 3-4 lata, Jan Kowalski budzi się, próbuje włączyć ekspres do kawy i co, nie ma prądu w gniazdku?
Poruszasz bardzo ważny aspekt, czyli potencjalnych zagrożeń w dostawach prądu, ale nawet jeśli nie są to zagrożenia w dostawach, w rozumieniu nie będzie prądu w gniazdku, to może być on bardzo drogi. Zobaczymy to też dużo wcześniej na rachunkach firm energochłonnych, które mogą bankrutować, tak jak też w ostatnim czasie to się stało nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, że dużo przemysłów energochłonnych musiało ograniczyć, zwinąć albo w ogóle zakończyć produkcję. Patrz na przykład huty stali, które są dużym konsumentem prądu. Także to nie Kowalski sam musi w domu to odczuć, bo gospodarstwa domowe korzystają z zaledwie około 1/5 1/5 produkowanego prądu w Polsce, ale dużo wcześniej odczują to firmy, samorządy. Także opóźnienie w transformacji energetycznej to są przede wszystkim również wysokie ceny prądu oparte o węgiel kamienny, który jest dzisiaj Polski najdroższym źródłem wytwarzania w energii elektrycznej, a odnawialne źródła energii są istotnie tańsze. Tutaj ten efektywny koszt wynosi między 300 a 400 zł, zależnie od technologii. Tutaj pewne uproszczenie wprowadzam, więc jest to około połowę taniej w stosunku do ceny wytworzenia z energii z węgla kamiennego. Także koszt tej energii jest wprost odczuwalny również dla konsumentów, na przykład taryfowanej grupie G, o której zresztą wszyscy teraz na przełomie roku mówią. No dobrze, mówisz, że jest jakiś problem. Ja przepraszam, że tak gram adwokata diabła, ale po prostu zastanawiam się nad tutaj taką stroną słuchacza i tego, żeby on zrozumiał. Ktoś mógłby powiedzieć, no skoro jest taki bałagan w tej administracji, w administrowaniu tą transformacją energetyczną, tą transformacją klimatyczną, no jakim cudem bałagan? Przecież mamy dokumenty, mamy polityki, jest polityka energetyczna Polski do 2040 roku opracowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, jest Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu, również Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Krajowa Strategia Niskoemisyjna i tak dalej, i tak dalej. Czy to wszystko nie są jakieś plany, czy to wszystko nie są jakieś strategie, które przez te ostatnie dwie kadencje rządu zostały opracowane? Bardzo fajnie tutaj wymieniłeś szereg rządowych planów, które są absolutnie potrzebne. Bardzo często też słyszymy taki, śmieję się, korwinistyczny argument, rząd nie potrafi planować, niech już w ogóle zostawi rynkowi. Wprost przeciwnie. Potrzebujemy dobrego planowania rządu, ponieważ wiele z tych działań inwestycyjnych o bardzo pozytywnym aspekcie nie tylko środowiskowo-klimatycznym, ale również generującym istotne oszczędności dla konsumentów energii, dla mieszkańców domów jednorodzinnych, które dzisiaj nie są ocieplone. Potrzebujemy tych inwestycji, a ich filarem muszą być jednak rządowe strategie i programy finansowania, takie jak na przykład czyste powietrze, Stop Smog, Mój Prąd czy Mój Elektryk. No to dobrze, no to mamy strategię, tak? To gdzie jest ta łyżka dziegciu. Niestety nie były one dzisiaj w ostatnich latach napisane w sposób spójny i były istotne rozbieżności. Podam przykład. W rządowym programie dla węgla kamiennego przewidywano nawet wzrost zapotrzebowania na węgiel, ale w międzyczasie okazywało się, że w strategii energetycznej jest spadek zapotrzebowania i to nawet rzeczywistość pokazywała, że jest on jeszcze szybszy. Potrzebujemy dobrej harmonizacji i synchronizacji tych strategii rządowych po to, żeby dobrze określać, ile pieniędzy musimy wydać na dany cel. Więc krótko mówiąc, rząd opracowuje strategię, opracowuje programy, opracowuje dokumenty, analizy, ale po prostu robi to źle. Dokładnie, ale to nie jest winą tylko, powiedzmy, słabego mandatu politycznego. Nie jest to tajemnicą, że rząd Zjednoczonej Prawicy był na bakier z unijnymi regulacjami klimatycznymi. To jest pochodną niskiej zdolności instytucjonalnej, czyli w dużym skrócie przeciążenia urzędników pracujących w ministerstwach. Krążył ostatnio taki mem po internecie o tym, co można zrobić za 6000 zł. No, pracować zapewne w handlu detalicznym albo być specjalistą do spraw planowania transformacji energetycznej i polityki energetycznej państwa, bo takie widełki płacowe były w ogłoszeniu o pracę na specjalistę w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odpowiedzialnym za ten proces. Także to takie inwestycje w dobrze opłacaną kadrę ekspercką i służbę cywilną w ministerstwach potrafią się spłacać. Podam przykład.
W tym roku Komisja Finansów Publicznych w końcu zdecydowała o tym, że skompensujemy PGE i Węglokoksowi zakup węgla za 1,5 miliarda złotych w czasie kryzysu, który okazuje się leży nadal na zwałach. Ile by czasu, myślisz, zajęło? Ilu analityków byłoby potrzebnych do tego, żeby lepiej określić, ile jednak tego węgla krajowego wyprodukujemy? Albo może jednak nie potrzebujemy kupować po tak wysokich cenach, jak kupiły państwowe spółki? Czy to jest duża inwestycja? No nie bardzo. Utrzymanie takiego zespołu w skali roku, lepiej trakującego, co się dzieje na rynku węgla, to nie jest duży koszt w stosunku do tego, co z budżetu możemy zapłacić w takich sytuacjach kryzysowych. Dlatego lepsza taka inwestycja w planowanie, w dane, analizy oraz monitorowanie tych rządowych strategii, to jest taka oszczędność. Dlatego postulujemy jednak pewną konsolidację i centralizację tego procesu. No właśnie, mówiliśmy już o tym, jak jest, czy też jak było przez ostatnie dwie kadencje Sejmu, no to porozmawiajmy teraz w końcu o tym, jak mogłoby być. PATEK, Polska Agencja Transformacji Energetyczno-Klimatycznej, koncepcja Fundacji Instrat, ty Michale jesteś jej głównym autorem. Czym w ogóle miałby być PATEK? Dlaczego potrzebujemy tej agencji? Potrzebujemy jednak pewnego cofnięcia się i popatrzenia, co przez ostatnie 20 lat w transformacji tej szeroko pojętej środowiskowej, energetycznej, a dzisiaj też klimatycznej robiliśmy. Jak spojrzymy na to, kto w ostatnich latach doradzał ministerstwom, realizował pewne kluczowe zadania planistyczne, modelarskie, prowadził statystykę publiczną, to okazuje się, że od 20 kilku lat jedziemy na mechanizmie rozpędzonym w czasach, kiedy gospodarka energetyczna miała dużo mniejsze znaczenie dla Polski. No i wtedy rozpisany podział tych instytucji, ich zadań wydawał się spełniać ówczesne oczekiwania. No dzisiaj ranga transformacji energetycznej dużo bardziej urosła. Dlatego postulujemy skonsolidowanie pewnych obowiązków oraz zadań rozproszonych po wielu państwowych agendach, instytutach, również u podmiotów zleconych i skonsolidowanie ich w jednej agencji podlegającej pod prezesa Rady Ministrów po to, aby pomiędzy i tak wieloma instytucjami i państwowymi, na przykład Urzędem Regulacji Energetyki PSE, ale przede wszystkim ministerstwami zaangażowanymi w transformację energetyczną. Niezależnie jak one zostaną tutaj w nowym podziale wśród koalicjantów nazwane, dzisiaj to było Ministerstwo Klimatu i Środowiska, oddzielnie aktywów państwowych, ale zawsze jest kilka ministerstw włączonych w to: infrastruktury, finanse, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wszyscy tutaj dokładają swoją cegiełkę i są też współuczestnikami kształtowania tego procesu. Bardzo często jest tak, że co wytworzyło jedno ministerstwo, to drugie nie do końca usłyszało, dostało. Tutaj taka śmieszna sytuacja, często było tak, że dzwoni do mnie albo pisze znajomy z jednego ministerstwa i mówi: słuchaj Michał, wy wiecie, gdzie jest na pewno taka tabelka, ile gdzieś tam zużywamy węgla albo prądu? A ja mówię: słuchaj, idź do swojego kolegi z innego departamentu, piętro wyżej w tym samym budynku, on ją ma. Nie, niesamowita sprawa. Ministerstwa nie są w stanie porozumieć się między sobą w sprawie przekazywania takich danych? Taka silosowość jest rzeczywiście dużym problemem i to nie może być tak, że tutaj przedstawiciel organizacji pozarządowej, no de facto spoza administracji, będzie tutaj tłumaczył te niuanse. To musi być jednak pewna państwowa instytucja, usługa realizowana na rzecz przede wszystkim ministerstw, ale również współpraca ze środowiskiem dookoła i postulujemy utworzenie takiego rządowego wewnętrznego think tanku, który by przygotowywał lepiej decydentów do podejmowania decyzji. To nie ma być super ministerstwo, często pojawia się taki zarzut albo pytanie, czy mówimy, że trzeba stworzyć wielkie super ministerstwo konsolidujące pozostałe? Nie. Potrzebujemy jednak wsparcia tego zaplecza instytucjonalnego, analitycznego w tle, po to, żeby decydenci w ministerstwach lepiej podejmowali swoje decyzje. To jest też dobra praktyka. Kraje, które na poważnie potraktowały transformację energetyczną, Niemcy, Dania, ale również na poziomie międzynarodowym Unia Europejska, mają też tego typu agencje. I to jest też dobra duńska praktyka. Agencja, przepraszam cię, tak. Duńska Agencja Energetyczna, o ile dobrze się orientuję, jest akurat podlega pod
Tak, ja wiem, że ona jest jedną z pierwszych, natomiast ona akurat podlega pod konkretne ministerstwo, chyba Ministerstwo Energii, o ile Tak, dobrze masz pamiętam. rację. To wszystko zależy od tego, jak to wygląda w danym kraju, jaki jest podział też kompetencji w administracji rządowej. No, biorąc pod uwagę polskie realia, instytut podlegający pod jednego ministra nie ma dostępu do drugiego. Dlatego rekomendujemy tutaj zwiększenie tego mandatu i nie powoływanie tego jako kolejny instytut lub agencja pod jednym ministerstwem. Dobrą praktyką również w tej dziedzinie jest Polski Instytut Ekonomiczny. Także bardzo bym polecał przyjrzenie się temu modelowi. I jak też wskazywaliśmy w analizie, mowa tutaj przede wszystkim o konsolidacji pewnych kompetencji w zakresie zbierania danych, statystyki publicznej, monitoringu rynku, modelowania miksu energetycznego, co rodzi bardzo duże zapotrzebowanie i zainteresowanie nie tylko urzędników państwowych, ale uczestników rynku. Więc jest to bardzo cenna usługa publiczna i myślę, że zbudowanie takiej agencji spotkałoby się też z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników transformacji energetycznej. Więc jest Polska Agencja Transformacji Energetyczno-Klimatycznej, no i nie mamy już takiej sytuacji, o jakiej mówiłeś, tak? Teoretycznie oczywiście, że ktoś z jednego ministerstwa nie może się porozumieć z kimś z innego ministerstwa w sprawie jakichś danych, ponieważ PATEK, tak tutaj w tej koncepcji, to on by opracowywał, zbierał te dane powiązane z energetyką, z klimatem. Dokładnie. Podam jeszcze taki anegdotyczny przykład. W którymś momencie kryzysu energetycznego, pamiętam, weryfikowaliśmy na naszej platformie energyinstart.pl takim one-stop shop ze wszystkimi danymi energetycznymi z rynku i od energetyki i górnictwa. Weryfikowaliśmy, a ile tych mocy zainstalowanej w wietrze jednak przebywa, mimo nadal obowiązującej wtedy zasady 10 H. Sprawdziliśmy. Kurczę, jakoś w danych jednej instytucji państwowej przyrosło nagle z kwartału na kwartał, czy tam z miesiąca na miesiąc 1,5 gigawata mocy zainstalowanej w lądowych farmach wiatrowych. No i tutaj piszemy do jednych, do drugich znajomych z tych instytucji, o co chodzi. Okazuje się, że ktoś sobie nie przekazywał tych danych przez pewien czas i nagle 1,5 gigawata nowych mocy wiatrowych w systemie zniknęło. No słuchaj, no to nie jest bagatelna ilość, to nie jest tak, że nie wiem, tam o 2% ktoś się walnął, tylko podczas kryzysu energetycznego cenne 1,5 gigawata energii elektrycznej, mocy zainstalowanej w wiatrakach, zdolne wyprodukować około 5 terawatogodzin, tak liczę z tyłu głowy w skali roku, więc też nie mało, zniknęło, nie było. No, czego to jest konsekwencją? Braku przepływu informacji pomiędzy tymi instytucjami. My postulujemy utworzenie takiej agencji po to, żeby lepiej monitorować te sprawy i żeby nie było sytuacji, że o tym, jak wygląda energetyka, lepiej wiedzą wszyscy dookoła instytucji rządowych, a same instytucje rządowe się dowiadują skądinąd. Albo muszą prosić w ogóle fundacje, organizacje pozarządowe, takie jak Fundacja Instrat, o te informacje. Tak, to też jest problem. Dużo związków branżowych publikuje cenne informacje, prognozy rozwoju, nie wiem, pomp ciepła, w elektromobilności, ale państwo również powinno mieć własne zrozumienie i prognozy na ten temat. Podam przykład, skoro mamy dopłacać przecież do aut elektrycznych i do pomp ciepła, no to chyba jednak jest to istotna informacja, czy będziemy mieli ich 0,5 czy 1,5 miliona na koniec tej dekady. To jest naprawdę mała inwestycja w stosunku do tego, ile wydamy pieniędzy publicznych, na przykład w ramach takich programów jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze, na monitorowanie tego, co się dzieje z tymi technologiami i czy skąd one pochodzą, czy z Polski, czy z zagranicy. To są naprawdę bardzo cenne pytania i na przykład takie przestrzelone cele, śmieliśmy się z 1 miliona aut elektrycznych w 2025 roku. To nie jest tak, że wtedy premier Morawiecki strzelił, bo miał ochotę, bo można było. Bo nikt nie wiedział, jak wygląda taki monitoring. I to po dziś dzień nie ma dobrego monitoringu rozwoju elektromobilności poza tymi prywatnymi. Państwo nie ma niestety takich informacji. Musi sięgać na przykład do, tutaj polecam, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych prowadzi taki licznik. Właśnie chciałem właśnie powiedzieć, że jako dziennikarz zajmujący się na świecie OZE też między innymi tematyką elektromobilności, no jeżeli chcę na potrzeby jakiegoś artykułu wiedzieć, ile aut elektrycznych jeździ po polskich drogach, to nie zaglądam na stronę rządową, tylko właśnie na stronę PSPA, Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych,
żadna rządowa strona mi tej informacji w takiej prostej, przejrzystej formie nie zapewni, a PSPA owszem, a jest to stowarzyszenie branżowe, a nie podmiot państwowy. Co nie jest problemem samym w sobie, ale tu widzimy po raz kolejny problem tego, kto tutaj dostarcza tę usługę publiczną. No nie może być tak, że delegujemy to na wszystkich dookoła, a rząd tylko się chętnie dowiaduje. Sami urzędnicy w ministerstwach bardzo często mówią, może nie zawsze się zgadzamy z wami, wy trochę tutaj zbyt ambitnie patrzycie na transformację, albo czy na pewno tyle fotowoltaiki czy wiatraków się postawi w Polsce? No, inaczej byśmy to stwierdzili, ale sami mówią, ale my nie mamy tego narzędzia i musimy polegać na was. Tak być nie może. Urzędnicy w ministerstwie planujący miliardowe wydatki w tej dziedzinie powinni mieć dużo większe zrozumienie i takie zasoby wewnętrzne. I tym właśnie miałaby się zająć agencja, zbieraniem tych danych, konsolidowaniem tych danych i przekazywaniem ich, gdyby było to potrzebne. Natomiast w kontekście tej agencji chciałem jeszcze spytać, bo mówimy dużo o branży, mówimy dużo o urzędnikach, o ministerstwach, że oni mieliby tutaj skorzystać na istnieniu takiej agencji, mądrzej planować te krajowe programy, te olbrzymie wydatki, prawodawstwo, tak, pisać ustawy, planować różne strategie na podstawie właśnie tych danych zebranych przez PATEK. Natomiast czy takie dane w tej koncepcji, którą stworzyliście w Instracie, czy takie dane miałyby być również dostępne dla przeciętnego obywatela, gdyby chciał się z nimi zapoznać? To bardzo dobre pytanie, to warto doprecyzować. Na pewno powinno być tak, że taka agencja przygotowuje na przykład wkład do strategii rządowej albo opracowuje właśnie taki specjalistycznym narzędziu właśnie ten miks energetyczny na kolejne lata w różnych scenariuszach. Ale to nie jest tak, że to ministerstwo ma outsourcować do takiej agencji pisanie strategii. To też nie o to chodzi, żeby to było jedno super taka komórka analityczna czy wewnętrzny konsulting. Tu bardziej chodzi jednak o pewną harmonizację tej wiedzy, platformę też wymiany praktyk i informacji pomiędzy instytucjami, która i tak już dzisiaj całkiem nieźle funkcjonuje, ale potrzeba tutaj pewnego zharmonizowania tego procesu. Na pewno część z tych danych nie może być publikowana na stronie, bo to są dane wrażliwe, na przykład dane jednostkowe ze statystyki publicznej, ale te wynikowe informacje statystyczne, które znamy z publikacji Agencji Rynku Energii, już dzisiaj są publikowane na przykład w tym formacie zagregowanym w postaci PDF-ów czy tabelek w Excelu. Warto również podnieść jakość i standard tych publikowanych danych, do czego również nawoływaliśmy w apelu o otwarty dostęp do danych energetycznych w 2020 roku. Od tego czasu wykonany został pewien postęp i już Agencja Rynku Energii czy Agencja Rozwoju Przemysłu, publikując dane na temat energetyki i górnictwa, nie pobiera opłat ze swoich sklepów internetowych. Bardzo haniebna praktyka, więc bardzo się cieszę, że udało się jednak odejść od tego rozwiązania i doceniam tutaj rolę tych instytucji oraz ich zdolności i wiedzy na temat tych sektorów, ale powinniśmy również zwiększać zrozumienie tego, gdzie jesteśmy w transformacji energetycznej za pomocą nie tylko takich kampanii edukacyjnych, ale dobrego portalu statystycznego prezentującego dane z transformacji energetycznej. Ostatnie zdanie. Nie trzeba tutaj wymyślać koło na nowo. Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi świetny portal dane.gov.pl, gdzie można już takie dane umieszczać. Wystarczy to jednak rozszerzyć i zsynchronizować. Jasne, ale no zagram znowu adwokata diabła. Dajesz. Ktoś przyjdzie do ciebie i powie tak. Kolejna rządowa agencja, która będzie marnotrawić moje pieniądze, pieniądze wszystkich podatników. No na co to komu? Na co komu kolejna jakaś grupa urzędasów, że tak powiem troszeczkę powszechnie, którzy będą po prostu przejadać nasze podatki i nic w ogóle z nimi nie robić. Po co nam to? Ja tutaj nie mówię o powoływaniu wielkiej nowej agencji i tworzeniu kilkuset nowych etatów. Ja bardziej mówię tutaj o konsolidacji około 3 do 5, może nawet w górnej skali 10 różnych projektów, podmiotów, subzespołów rozproszonych po wielu instytucjach i wykorzystaniu dotychczas tych zasobów, które oni mają oraz tej wiedzy w tych zespołach,
więc bardziej mówię tutaj o konsolidacji, co na pewno by przyniosło pewne oszczędności również kosztowe, odpowiadając na ten zarzut, ale umówmy się, jeśli transformacja energetyczna ma stanowić większy procent naszego PKB pod kątem inwestycji i mamy na nią wydać dobrze pieniądze, to jest naprawdę drobny wydatek, który się zwróci. To jest oszczędność, a nie koszt. Przypomnę, wydaliśmy w ostatnim roku kilkanaście procent PKB na subsydiowanie sektora energetycznego, ciepłowniczego, ogólnie to również paliw kopalnych. Czy nas było na to stać? Okazało się, że trzeba było wydać te pieniądze, to je wydaliśmy. Dałoby się je wydać lepiej, ale ministerstwa nie miały kiedy zaplanować lepiej tych regulacji, jak monitorować ich wdrożenie i dzięki takim instytucjom jak ta agencja moglibyśmy lepiej przystąpić do tego, co zresztą widać. Kraje, które miały takie agencje i takie zdolności analityczne, lepiej przeszły ten kryzys energetyczny i programy oferowane wsparcie dla przedsiębiorstw, samorządów, gospodarstw domowych były lepiej odwzorowane do ich oczekiwań i potrzeb. Wraca jak bumerang to, o czym gdzieś tam bliżej początku naszej rozmowy mówiłeś, mianowicie no, czymże jest podniesienie o kilka tysięcy pensji paru urzędników wobec wielomiliardowych wydatków na samą transformację, które już ponosimy, prawda? Tak, to jest naprawdę, czasem się tak wydaje, o, będą jacyś urzędnicy pracować za nasze pieniądze. Przygotowaliśmy również takie podsumowanie. Średnia płaca w sektorze publicznym, w służbie cywilnej, to jest to przeciętne miesięczne wynagrodzenie, również uwzględniając kadrę wyższego szczebla ze wszystkimi nagrodami, oscyluje w zakresie od 9 do 11 tysięcy złotych. Wynagrodzenie w branży górniczej dla pracowników, przypomnę, technicznych jest wyższe, już nie mówiąc o tym, ile się zarabia w sektorze prywatnym. Na również w stanowiskach wcale nie tak bardzo wysokich. Także potencjał do podwyższenia wynagrodzenia pracownikom służby cywilnej w ministerstwach jest na pewno duży i trzeba to zrobić, niezależnie od tego, że taka agencja również się przyda. I tutaj rekomendujemy potencjalnie wyłączenie jej z rygoru służby cywilnej. Może tutaj budzić możliwości zagwarantowania konkurencyjnych stawek, aczkolwiek rodzi pewne obostrzenia w zakresie wewnątrzrządowego obiegu informacji. Rozumiem, że takie wyłączenie jej z tego obiegu służby cywilnej sprawiłoby, że ten obieg informacji mógłby nie być tak płynny. To jest pewnie więcej jakiejś takiej biurokracji. Tak, to nie jest aż tak duży problem i nie jest to niemożliwe. Chciałbym wskazać z ostatnich lat, albo szerzej w ogóle, przykłady instytucji, które są jasno osadzone w administracji rządowej, jak Polski Fundusz Rozwoju, albo w przypadku energetyki Polskie Sieci Elektroenergetyczne, ale mają swoją jasno opisaną ustawową rolę, ale są spółkami prawa handlowego w 100% posiadaniu państwa, dlatego nie są traktowane jako po prostu zewnętrzne podmioty, tylko dedykowane rządowe agencje, ale w formie spółki prawa handlowego. No, chciałoby się zapytać, skąd wziąć na to pieniądze w takim razie. Natomiast myślę, że gdy poruszyliśmy już temat tego, że koszty stworzenia takiej agencji nie byłyby szczególnie duże, ponieważ polegałyby po pierwsze na konsolidacji pewnych już istniejących instytucji, już istniejących organów, a po drugie na zwiększeniu pensji specjalistów, tak żeby praca w takiej agencji była po prostu atrakcyjna dla kogoś, kto jest ekspertem w danej dziedzinie, no to można by było przypuszczać, że te koszty nie będą wcale aż tak duże. Macie może jakieś obliczenia dotyczące ewentualnych... Jeszcze prowadzę takie obliczenia, ale tutaj chciałbym wskazać, mamy bardzo dużo środków unijnych zabudżetowanych w kolejnej perspektywie finansowej, właśnie na budowanie zdolności instytucjonalnej oraz na takie programy horyzontalne w zakresie transformacji energetycznej, więc wyobrażam sobie, że tutaj budżet państwa nie musiałby dużo więcej dokładać na wykonywanie tych zadań, a na pewno konsolidacja systemów IT oraz architektury danych w sprawie statystyki publicznej również ma
Na takie zadanie są przewidziane środki w zakresie cyfryzacji usług publicznych. Także to nie jest potrzeba, żeby tutaj minister finansów musiał wyskoczyć z jakichś 100 milionów złotych nagle, tylko to jest raczej kwestia sprawnego połączenia kropek i uspójnienia celów wielu ministerstw. To taka usługa by się bardzo szybko, wierzę, spłaciła z punktu widzenia wartości nie tylko dla samych urzędników, ale również dla uczestników transformacji energetycznej. Jeszcze mam takie pytanie, które myślę bardzo fajnie zakończy nam to wszystko. Mamy już pewne spięcie klamrą za nami. Opowiadaliśmy o tym, jak było, opowiadaliśmy o tym, jak mogłoby być. A teraz zadajmy sobie pytanie, jak będzie. Michale, czy są jakieś szersze plany związane z agencją, czy Patek jest na razie tylko koncepcją? Jakby nie ukrywałeś tego, że koncepcja ta jest inspirowana programem, punktem z programu Koalicji Obywatelskiej, czy były już jakieś ze strony polityków, ze strony klasy politycznej, jakichś partii, ruchy w stronę zaimplementowania tego rozwiązania? Toczymy takie rozmowy, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, i budujemy szeroką koalicję, inicjatywę poparcia dla utworzenia takiej instytucji, nie tylko wśród oczywistych koalicjantów, ale również instytucji sektora prywatnego, związków pracodawców, związków branżowych, organizacji eksperckich i pozarządowych, które wierzą, że taki model może się sprawdzić i będzie potrzebny. Także miejmy nadzieję, że to się okaże i w najgorszym wypadku urzędnicy już w ministerstwach dostaną podwyżki i pewne jednak usługi publiczne będą realizowane lepiej. Także pozostaję tutaj optymistyczny w zakresie rezultatów takiego rozwiązania. Zarówno ja, jak i ty, i pewnie wszyscy słuchacze czekamy na informację o tym, kto będzie tym kolejnym decydentem w sprawie transformacji energetycznej. Owszem, czekamy. No, w poniedziałek prawdopodobnie się tego jeszcze nie dowiemy. Słuchacze już to zapewne wiedzą. Wszystko wskazuje na to, że nim poznamy skład rządu, który będzie sprawował władzę w Polsce przez najbliższe 4 lata, minie jeszcze troszeczkę czasu. Bądźmy więc cierpliwi i, tak jak powiedziałeś, Michale, nastawmy się optymistycznie na przyszłość. Ja muszę przyznać, że koncepcja Pateku, no, ciężko tutaj nie przyznać racji, że jest w jakiś sposób słuszna i również będę jej kibicował, a tobie serdecznie dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo. Dziękuję również wam, słuchacze, za odsłuchanie tego podcastu. To był podcast Rozeznanie, podcast portalu Świat OZE. Zaglądajcie na nasz portal, na nasze media społecznościowe, Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, a nawet Wykop. Zapraszamy was do odwiedzania, do czytania, do sprawdzania. I do usłyszenia.